Polska wieś to dla nas punkt wyjścia do rozmowy o przyszłości. Rolnictwo to dla nas jeden z filarów dobrze prosperującej gospodarki. Sojusz Lewicy Demokratycznej prezentuje dziś konkretny program dla obszarów wiejskich. Program, który tworzony był przez specjalistów i praktyków. Nasza partia kierowała dynamicznie Ministerstwem Rolnictwa w najważniejszym czasie przystępowania do Unii Europejskiej. To nasi politycy wynegocjowali dla polskiej wsi korzystne warunki akcesyjne. Przedstawiamy dziś Państwu zapis wideo z konferencji programowej Nowoczesna Wieś – Konkurencyjne Rolnictwo, dzięki któremu chcemy pokazać nasz pomysł na inwestowanie w obszary wiejskie w kraju nad Wisłą. Przed Państwem przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski. To, co jest dzisiaj takie smutne, to to, że widzimy zamykane domy kultury, to to, że zamykane są szkoły. Smutne jest bardzo to, że ostatnio dowiedzieliśmy się, że nawet mieszkańcy wsi nie mogą czuć się bezpiecznie, bo zapowiedziano rząd, że zamykać będzie komisariaty. I serce się kraje, kiedy rozmawia się z ludźmi, którzy pracują dla nas, szczególnie dla ludzi w dużych miastach, bo produkują cudowną, smaczną i najzdrowszą żywność. I serce się kraje, kiedy słyszy się, jak za grosze kupuje się od nich choćby owoce, jabłka, a ile one potem kosztują w sklepie. No ile kosztują w sklepie, na pewno uwierzycie mi, że znam cenę, bo z jabłkami często miałem do czynienia. I to jest coś złego, bardzo złego, że właśnie tu w skupie rolnikowi za ciężką pracę daje się tak niewiele pieniędzy, a tam w sklepie, gdzie ludzie chcą kupić te owoce, produkty rolne, tak drogo musimy za nie płacić. Ja myślę, że każdy rolnik dzisiaj na tej sali, tutaj w tym miejscu chciałby bardzo, aby cena właśnie w skupie owoców czy warzyw rosła tak szybko, a szczególnie cena buraków cukrowych rosła tak szybko jak cukier w hipermarketach. Ale tak niestety nie jest. Ale chciałbym powiedzieć o rzeczy bardzo dobrej i bardzo pozytywnej, bo są ludzie, którzy o wieś dbali. Są ludzie, którzy pomogli polskiej wsi w trudnych czasach. Bo przecież premier Leszek Miller wprowadził polską wieś do Unii Europejskiej i wywalczył dopłaty. To przecież pierwszy i najważniejszy krok, aby polską wieś modernizować i zmieniać, aby stawała się konkurencyjna dla całej Unii Europejskiej. Ten pierwszy krok zrobił jeden z najlepszych ministrów, minister rolnictwa Wojciech Olejniczak. Zrobiliśmy prawdziwą inspekcję weterynaryjną, zainwestowaliśmy ogromne pieniądze w tą inspekcję, która dzisiaj spełnia ogromną rolę i w Polsce i przede wszystkim dba o to, aby żywność, która dociera do konsumenta, była bezpieczna i to gwarantują również te instytucje. Tak jak powiedział Grzegorz, my jesteśmy gwarantem, że jak za coś się weźmiemy, to będziemy absolutnie to do końca realizować. To Sojusz Lewicy Demokratycznej wraz właściwie z tym zespołem i posłami, którzy siedzą na tej sali, przygotowali Polskę do tego, że możemy mówić dzisiaj, że polska wieś otrzymuje setki miliardów złotych, które w przeciwnym wypadku nie udźwignąłby żaden budżet, a przede wszystkim budżet krajowy. Nowoczesna wieś, konkurencyjne rolnictwo, szanowni państwo. Nowoczesna wieś to postęp cywilizacyjny obszarów wiejskich. To bardziej wszechstronny rozwój kraju. To wspaniałe miejsce zamieszkania, pracy i wypoczynku. To wreszcie obszary przyjazne inwestorom, a więc dużo, zdecydowanie więcej miejsc pracy, nowe szkoły, nowe drogi, nowe wodociągi, więcej infrastruktury, bo bez infrastruktury na wsi nie będzie rozwoju cywilizacyjnego. A swój program, drodzy państwo, skonstruowaliśmy w 5 płaszczyznach. Jest to szerokie spektrum potrzeb obszarów wiejskich, potrzeb rolników, ale także
należytej obsługi wsi rolnictwa przez administrację oraz przez agencje obsługujące wieś i rolnictwo. Czego chcemy i co stawiamy sobie za lewicowy priorytet? Chcemy przede wszystkim poprawy warunków życia ludności wiejskiej. Chcemy wyrównania dysproporcji w poziomie życia ludności w miastach i ludności na wsi. Tak jak powiedziałem, to będzie jeden z priorytetów dla partii lewicowych, dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej po wyborach w roku 2011, a szczególnie od roku 2014, kiedy wejdziemy w nowy okres programowania Unii Europejskiej. Rolnicy na wsi ciężko pracują, o tym mówił przewodniczący i o tym mówił Wojciech Olejniczak, i musimy im zapewnić lepszy dostęp do opieki zdrowotnej. Dzisiaj jest tak, że na wsi rolnicy mają i mieszkańcy wsi dostęp do lekarza rodzinnego i raz albo dwa razy w tygodniu do lekarza stomatologa. I oczywiście, jeżeli sprawny jest wójt, to raz na 5 lat organizuje Białą Niedzielę, gdzie przyjeżdżają quasi lekarze specjaliści, ale tak naprawdę to przyjeżdżają młodzi lekarze bez doświadczenia, niekiedy studenci. Chcemy, jeżeli będziemy mieli wpływ na to, co będzie się działo od jesieni roku 2011, by Białe Niedziele co najmniej raz w roku były organizowane w każdej gminie. Nie przez samorządy, nie ze środków samorządów, z tego względu, że samorządy nie mają na to pieniędzy. W ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tak być powinno i tak będzie, jeżeli będziemy mieli na to wpływ.